dzisiejsze doniesienia, że pod koniec sierpnia zmieniono statut spółki, bo Misiewicz nie ukończył kursu dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bartłomiej Misiewicz nie mógł go ukończyć, bo potrzebował do tego wyższego wykształcenia, którego nie ma. On sam przekonywał wówczas, że powołanie go do Polskiej Grupy Zbrojeniowej odbyło się zgodnie z prawem. Prokuratura. Ryszard Bugajski pokazał podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni swój najnowszy Zaćma opowiada o mało znanym epizodzie z życia stalinowskiej zbrodniarki, pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa. W czasie swojej pracy w UB nazywano ją Krwawą Luną, gdyż w czasie przesłuchań pastwiła się nad aresztowanymi z niebywałym okrucieństwem. O szczegółach z Gdyni Witold Banach. Ryszard Bugajski wyjaśniał, że chciał pokazać proces przemiany człowieka z okrutnej stalinowskiej śledczej w osobę poszukującą ukojenia i pomocy u prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metafizyka to jest rzeczywiście rzecz, która mnie tu w tym filmie interesowała, bo co powodowało, że ona gdzieś poszła w jakąś tam stronę? Więc wydaje mi się, że każdy z nas ma na pewno jakieś analogiczne przeżycia, że gdzieś się na coś decyduje. Postać Julii Rystygierowej wcieliła się Maria Mamona, dla której ta rola była wielkim, ale również fascynującym wyzwaniem. Nie rozgrzeszenie, ale zrozumienie postaci, która była intelektualistką, która była bardzo dobrze wykształcona, miała aspiracje artystyczne, co na nią wpłynęło, że najpierw była ciemną, a potem starała się przejść na tę drugą stronę i to w aktorstwie jest najbardziej fascynujące. Film Zaćma bierze udział w konkursie głównym gdyńskim festiwalu i wraz z 15 innymi tytułami walczy o Złote Lwy. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut do godziny 4. My teraz wracamy do debaty poranka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. To jest debata poranka. Robert Walenciak. Rozmawiamy o służbie zdrowia. W moim studiu są Longina Kaczmarska, pielęgniarka, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Stanisław Maksymowicz, ekspert do spraw służby zdrowia Klubu Jagiellońskiego, Mariusz Górski, dyrektor naczelny służby zdrowia oraz Sebastian Jerzykowski, wiceprezes naczelny Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. I mam pytanie do pana Maksymowicza, eksperta z Klubu Jagiellońskiego. No może czy jakiś, coś innego da się wymyśleć, jeżeli mamy tak mało pieniędzy, więc może trzeba zbudować jakąś kolejną debatę, która by namówiła Polaków i polityków, byśmy płacili więcej na ochronę służby zdrowia i może to trzeba by było lepiej zorganizować, bardziej, żeby to działało bardziej sprawnie. Dzień dobry Państwu. Niewątpliwie służba zdrowia przypomina teraz taki węzełek pełen słupów. I jak Państwo kiedyś może próbowali rozwiązać taki sznurek pełen słupów, to żeby rozwiązać jeden słup, trzeba rozwiązać też drugi i trzeci. Prawda? No ale najłatwiej tak naprawdę wziąć to wszystko i rzucić komuś innemu, żeby tym się zajął. Więc troszeczkę tak to wygląda od wielu lat, służba zdrowia. To znaczy przerzucane są te problemy. Jeden węzełek jest rozwiązany, okazuje się, że nie da się tego tak naprawdę rozwiązać, bo drugi trzeba rozwiązać. Brakuje tak naprawdę czegoś, co byśmy nazwali taką nową umową społeczną, jeżeli chodzi w ogóle o służbę zdrowia. Czego my tak naprawdę chcemy? Czy chcemy tylko, żeby służba zdrowia była ogólnodostępna, ale oczywiście darmowa i dla każdego, ale o bardzo, bardzo jakby słabym oddziaływaniu i bardzo słabej jakości? Czy chcemy jednak, żeby ta służba zdrowia miała jakiś charakter, no chociażby zróżnicowany, zależny oczywiście od dochodów i tak dalej? No mamy różne możliwości, prawda? To znaczy to oczywiście wymaga tego, żeby w pewnym momencie któryś z rządów usiadł razem z przedstawicielami szeroko pojętego społeczeństwa i spytał się, czego tak naprawdę chcecie od nas. Wiadomo, że chcecie, żeby nie trzeba było stać w kolejce. Wiadomo, że chcecie, żeby lekarze, którzy was obsługiwali, nie uczyli się na przerwach języka norweskiego i pielęgniarki nie uczyły się angielskiego. Ale skierowane do Polaków, jakiej ochrony zdrowia chcemy? Ponieważ takie pytanie nigdy nie zostało publicznie zadane i wcześniej mówiłem, że zdrowie nie jest priorytetem. Markowane są działania, to jest taka gra pozorów, nie rozwiązujemy w sposób rzeczywisty problemów. Minister zdrowia ma słabą pozycję i tu bardzo współczuję panu doktorowi Radziwiłłowi, bo choćby chciał bardzo dużo, to myślę, że faktycznie zderzył się ze ścianą, wchodząc do rządu, więc potrzebna jest
rzeczowa dyskusja, jakiej ochrony zdrowia chcemy i ile chcemy za nią zapłacić, bo dzisiaj jest tak, że oczekujemy ochrony zdrowia, co zresztą zrozumiałe, na europejskim poziomie, a płacimy na poziomie afrykańskim bądź niektórych krajów azjatyckich czy Ameryki Południowej i są na to dowody, to ja nie mówię tego gołosłownie, po prostu płacimy zdecydowanie za mało. Sebastian Jerzykowski. Myślę, że w szczególny sposób to, co dzieje się w ochronie zdrowia, dotknęło pielęgniarki położne, ponieważ jesteśmy największą grupą zawodową oraz taką grupą, którą do tej pory w różny sposób, trzeba to powiedzieć otwarcie, wykorzystywano. Obiecywano nam zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, obiecywano nam w różnych ustawach celowanych środki, które powodowały zadłużenie podmiotów leczniczych. W tej chwili mamy rozporządzenie ministra, tak zwane 4x400, które też budzi niepokoje wewnątrz różnych grup zawodowych. Ale z drugiej strony jest to pierwsze rozporządzenie, które nie zagraża stabilności podmiotów leczniczych. I my tego rozporządzenia będziemy bronić jak niepodległości. Tutaj trzeba o tym jasno i wyraźnie powiedzieć. Aczkolwiek oczekujemy, że to rozporządzenie przekształci się w najbliższym czasie w coś trwałego i w coś, co przyniesie naszym grupom zawodowym stały wzrost wynagrodzenia oraz wzrost prestiżu zawodowego. Ale wybieracie się na manifestację, demonstrację, tę, która będzie przed Sejmem? Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła stanowisko, w którym popieramy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w której domagamy się systemowych rozwiązań, ale ponieważ wiąże nas to rozporządzenie, czynnie w nim uczestniczyć nie będziemy. Będziemy, Michał Sutkowski. Panowie tutaj bardzo słusznie mówili o świadomości społecznej, zarówno pan doktor, jak i kolega. I rzeczywiście ta świadomość społeczna, ona się zaczyna później przekładać na świadomość polityczną, na świadomość ludzi wybranych, którzy o tym kraju decydują. Trzeba ją budować, nie rujnować. Budować. Nikt się tym się nie zajął. Potrzebna jest naprawdę rzetelna rozmowa ze społeczeństwem i to polityków ze społeczeństwem, bo świadomość społeczna, która jest rozbudowana tylko emocjami związanymi z nagłośnieniami spraw najbardziej bulwersujących, typu umiera pacjent, który mieszka naprzeciwko szpitala, to nie jest świadomość dotycząca całych wszystkich problemów służby zdrowia. Jeszcze raz powtarzam, nie możemy nie mieć braku zaufania do ministra, który może się mylić w swojej ocenie, ale ma pewną wizję, którą chce przedstawić. Pani premier ma to zaufanie, cieszymy się z tego. Nie rujnujmy tego, co zostało już nakreślone. Natomiast rozliczajmy za chwilę, bo konkretów jest rzeczywiście mało i trudno się z tym nie zgodzić. Budujmy tą świadomość, dlatego, bo tej świadomości społecznej nie mają także politycy, którzy tak na dobrą sprawę, co to dużo mówić, z całym szacunkiem na służbę zdrowia się nie znali i nie znają. Pani Kaczmarska, ilu ministrów pani pamięta już? Panie redaktorze, chyba około 7, jeśli nie więcej. No, niestety wszyscy wstępując do gmachu Ministerstwa Zdrowia mieli nadzieję, że rozwiążą problemy społeczeństwa, że będą świetnymi ministrami. Niestety większość musiała odejść, co niektórzy nic nie zrobili, a twierdząc oczywiście, że robią dużo. I myślę, że tutaj rola w tej chwili ministra zdrowia jest podobna. Chciałby zrobić, ale naprawdę bez pieniędzy nic się nie da zrobić. Jeśli rząd nie podejmie decyzji o zwiększeniu nakładów na zdrowie, to i minister nie jeden kolejny też nic nie zrobi. Nie chciałbym, żebyśmy tylko Maksymowicz, tak, żebyśmy kierowali tą rozmowę ściśle na pieniądze, no bo oczywiście pieniędzy pewnie znikąd nie weźmiemy, prawda? One muszą być skądś przesunięte. Wiadomo, że rząd akurat ma pewną lekkość w znajdowaniu pieniędzy na pewne bardzo duże, ważne projekty. Wiadomo, że medycyna też nie bywa w programie PiS-u priorytetem, co trzeba podkreślić, ale to nie jest istotne w tej chwili. Istotne jest to, że nawet patrząc na brak pieniędzy w systemie, musimy szukać rozwiązań, które no właśnie zatrzymają te pielęgniarki, zatrzymają tych lekarzy w Polsce, czy spowodują, że ich praca będzie przynajmniej znośna, jeżeli nie jest satysfakcjonująca w jakiś sposób. Myślę, że ważne byłoby teraz poszukanie również rozwiązań, które by poprawiły jakość pracy, jeżeli nie życia pielęgniarek, lekarzy, żeby ich praca nie wyglądała. No właśnie, dlaczego wychodzą rezydenci na ulicę? Nie tylko o pieniądze. Chodzi o to, żeby być traktowanym tak, jak powinni być traktowani, jako lekarze, którzy wykonują swój zawód, żeby mogli się szkolić, żeby mogli się uczyć, żeby mogli naprawdę leczyć, prawda? Co jest bardzo trudne, jeżeli się cały dzień wypełnia dokumenty. Natomiast jakby problemem i lekarzy, i pielęgniarek, i młodych lekarzy, i tak dalej, nie są wyłącznie pieniądze. To rzeczywiście pieniądze zawsze
chcą. Naprawdę chcą znacznie mniej, ale chcą też tych warunków pracy, które powinny być dobre dla każdego. Sebastian Rzeszkowski. Chciałbym wrócić do sposobu, do debaty publicznej, która toczy się wokół ochrony zdrowia. I to, co działo się w poniedziałek i we wtorek w Ministerstwie Zdrowia, to mnie osobiście troszkę przeraża, bo jeżeli samorząd zawodowy, związek zawodowy, pielęgniarki, położne, największa grupa zawodowa występuje do ministra, do pani premier o spotkanie, o taką szeroką debatę, jest cisza. Od lipca nie dostaliśmy odpowiedzi od pani premier, czy pani premier się z nami spotka właśnie w tych sprawach. To trzeba pojawia się w gmachu i wtedy... No, staramy się zmienić ten język debaty publicznej. Rozwiązać siłowy, bo to przecież nie o to chodzi. Chcemy to rozwiązać w sposób, że tak powiem, po prostu cywilizowany, czyli spotkać się, porozmawiać w szerokim gronie, zaprosić, mówię, wszystkie zawody medyczne. A co się zadziało? Zadziało się, że wąska grupa, która reprezentuje bardzo wąski wycinek ochrony zdrowia, że tak powiem, zawezwała panią premier do ministerstwa i powiedziała, że stanąc nie wyjdzie, jeżeli nie zostanie wysłuchana. No, takiej debaty chyba nie myślę, że muszę w imieniu pani przewodniczącej Ochman zaprotestować, bo nie jest prawdą, że NSZZ Solidarność reprezentuje wąski wycinek, wręcz przeciwnie. W ochronie zdrowia Solidarność reprezentuje prawdopodobnie wszystkie środowiska medyczne, również pielęgniarki i położne, ratowników medycznych, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj absolutnie myślę, że trzeba zaprotestować. Natomiast wracając jeszcze do meritum, pan Maksymowicz był uprzejmy powiedzieć, że nie chodzi o pieniądze. Oczywiście rozmowa o pieniądzach jest bardzo niepopularna, ale nie bądźmy hipokrytami. Każdy z nas pracuje z jednej strony po to, by czerpać satysfakcję i radość z pracy, ale z drugiej strony to jest zarobkowanie na godne życie. I ludzie, którzy dają swoje serce, ręce, rozum i całego siebie w trosce o innego człowieka czy na rzecz w służbie, na rzecz innego człowieka, a potrzebującym szczególnie jest chory, powinni być wynagradzani godziwie i bez pieniędzy nic nie uzyskamy, jeśli będziemy tak żenująco płacić pielęgniarkom, jeśli będziemy płacić tak żenująco przedstawicielom wielu zawodów medycznych, to bardzo trudno będzie i o prestiż, i o szacunek. Michał Sutkowski. Myślę, że miarą współczesnego takiego patriotyzmu, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, jest to, że panie pielęgniarki położne i większość polskich lekarzy jest tu w tym kraju, chce leczyć tutaj. I o pieniądze oczywiście chodzi bardzo, ale to nie chodzi tylko o pieniądze, o godność tego zawodu, o organizację tego wszystkiego. Ja myślę, że ważną dyskusją byłoby dyskusja jednak z politykami nad tą lekkością wydawania pieniędzy w innych obszarach, a nad brakiem wydawania pieniędzy w tym obszarze, jakim jest służba zdrowia. Przykładów jest tak dużo, że nie starczyłoby na całą audycję, ale jesteśmy skłonni takie dowody na to, że to się naprawdę społecznie także opłaca przedstawić. No właśnie, bo wydatki na ochronę zdrowia to jednak inwestycja, no a nie o pieniądzach mówimy, bo a teraz jakie pieniądze? Na dzisiaj około 30 miliardów złotych potrzeba by było, byśmy wyrównali do tej średniej europejskiej, ale i co martwi? Martwi tempo dochodzenia proponowane przez ministra zdrowia, ponieważ sądzę, że w roku 2025, kiedy wedle planów pana ministra Radziwiłła osiągniemy 6,5%, inne kraje będą wydawać 8, 9, 10% PKB, czyli nadal będziemy w ogonie. I tu istotnie bardzo potrzebna jest dyskusja, bo skoro na ochronę zdrowia w Polsce wydajemy mniej niż inni, to są obszary, których wydajemy więcej. Otóż bez tej dyskusji, bez tej zmiany podziału produktu krajowego brutto naprawdę niewiele się potrafi, a mamy bardzo dużo dramatów. No nie ma dnia, żeby do mnie nie dzwonili różni znajomi czy poleceni przez znajomych, informując o dramatach i wykazując swoją bezradność. Udar mózgu, w Warszawie zerowe szanse rehabilitacji. Zawał serca teraz. Pan minister myślę, że bardzo niedobre rzeczy zrobił w kardiologii interwencyjnej. I ten obszar, w który mielibyśmy zaopiekowany i moglibyśmy być dumni, będzie kulał. Polacy zaczną umierać z powodu ostrych zespołów wieńcowych. Ale to dotyczy również opieki pielęgniarskiej, ponieważ w opiece długoterminowej, taka, która jest praktycznie w całości skupiona w rękach pielęgniarek, oczekiwanie na usługę to 2, 3, 4 miesiące. Proszę Państwa, człowiek, który wymaga natychmiastowej pomocy w domu, do którego musi dotrzeć pielęgniarka, który musi się zaopiekować, wspomóc rodzinę. To jest dramat. Czy ten człowiek musi trafić na SOR, musi trafić do szpitala, gdzie koszty leczenia są dramatycznie większe. Proszę Państwa, musimy się nad tym po prostu zastanowić. No może po prostu jest źle skonstruowany ten system. On to pozwoliło zaoszczędzić sporo pieniędzy. System jest oczywiście źle skonstruowany, dlatego ta organizacja po tych pieniądzach jest rzeczą kluczową.
ten system stara się minister przeorać, żeby postawić na opiekę podstawową, żeby stworzyć sieć szpitali, żeby oczywiście zwiększyć finansowanie ratownictwa medycznego, ale na to potrzebne są pieniądze. Tutaj naprawdę rzeczą najważniejszą wydaje mi się świadomość także społeczna i to, żeby również murem stanęli za nami nasi pacjenci, a nie biernie przyglądali się tej dewastacji ochrony zdrowia, czytaj własnego zdrowia. Świadomość społeczna nie może być pewną reklamą. Reklama powoduje, że projekt na przykład 75+, kojarzy się pacjentowi na tyle skutecznie z dostaniem leków za darmo, że prawie pobił wczoraj aptekarza, dlatego że nie dostał wszystkich leków za darmo. No, proszę Państwa, tą świadomość trzeba budować. Ta świadomość tworzy również klimat polityczny do zmian. I o to apeluję. Oczywiście nie chodzi nam o ochronę zdrowia i służbę zdrowia za darmo. Polacy ciężko pracują i całe życie pracowali i powinni dostać ochronę zdrowia na należytym poziomie, finansowaną w sposób właściwy. Kilkanaście minut temu słyszeliśmy w wiadomościach, że pan prezydent Duda apelował o odpowiedzialność, solidarność, troskę nad słabszymi. No i chyba nie ma takiej innej dziedziny niż ochrona zdrowia, gdzie bardziej można tę misję zrealizować. Wobec tego apel do polityków, zajmijcie się ochroną zdrowia, tak jak Polacy na to zasługują. Mam pytanie do pani Kaczmarskiej. Jak pani sobie wyobraża, jako osoba doświadczona w tych debatach z kolejnymi ministrami, taką drogę, by zacząć reperować ten system, który okazuje się, działa jak działa? Powiem tak, chyba będzie bardzo trudno. Ale to nie jest problem tylko ministra zdrowia. To jest problem, żeby się usiadły czynniki społeczne, ale z rządem, z całym rządem, i żeby przekonać ten rząd, że jednak należy coś zrobić. Nie tylko mówić pacjentom i społeczeństwu, że wszystko im się należy na najwyższym poziomie. Bo niestety to jest demagogia, której... No nie oszukujmy tego społeczeństwa. Oczywiście dużo się należy i ratujmy naprawdę zdrowie tego społeczeństwa, ale nie wszystko i nie za darmo. Nie da rady. My owszem płacimy, ale nie wszyscy, proszę zwrócić uwagę. Nie wszyscy płacą te podatki, nie wszyscy płacą na zdrowie, nie wszyscy, wiele nie ma środków na to, ale wiele osób unika też. Może tutaj sięgnijmy do szarej strefy, która by rzeczywiście mogła zasilić system ochrony zdrowia. Pytanie, czy zapowiedzi pana ministra o powszechnym dostępie i brak sprawdzania tych wpłat nie wygenerują tej rzeszy osób, które nie są rzetelne, nie są uczciwe i jeszcze mniej z nas, nie wiem, czy nie przestanie ułożyć na ochronę zdrowia. A system NFZ, który miał być zlikwidowany, czy warto o to walczyć, czy też... To jest w naszej ocenie sprawa drugorzędowa i chyba tu również w ocenie ministra. Ja bym bronił pomysłu POZ dla każdego, pod warunkiem, że rzeczywiście byłby dla każdego, bo nie zawsze tak jest i nie do końca to wynika z dotychczasowych zapisów. Ale POZ dla każdego to również sytuacja, w której zgłoszą się pacjenci na wczesnym etapie. Nie będą się bali jakiejkolwiek wizyty. Zwróćmy uwagę, że to tylko opieka podstawowa. Zawsze warto będzie być ubezpieczonym i mieć ubezpieczenie. Dlatego, bo to tylko opieka podstawowa, leki, lecznictwo szpitalne, pogotowie ratunkowe, to generuje tak ogromne koszty, że nikogo nie będzie stać na płacenie z własnej kieszeni. Drodzy Państwo, co się zdarzy w najbliższym czasie? No wiadomo, że już w czwartek jest manifestacja rezydentów, w sobotę wielka manifestacja wszystkich zawodów medycznych. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu ma być projekt przedstawiony przez rząd, projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników placówek ochrony zdrowia. Czy więc zapowiada nam się gorąca jesień, czy też to wszystko zostanie w jakiś sposób wyciszone? Ja zależy od determinacji zawodów medycznych, zależy od determinacji pielęgniarek, rezydentów i innych ugrupowań, bo po prostu politycy, liderzy partii politycznych muszą zostać skonfrontowani z determinacją na rzecz dobrej ochrony zdrowia w Polsce. Nie zawsze to osiągnie efekt. Daliśmy kredyt zaufania rządowi pani Beaty Szydło i liczymy na to, że ten kredyt zostanie po prostu spłacony. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują w ochronie zdrowia, to nasze zasoby się po prostu zaczynają dramatycznie kurczyć.
za moment naprawdę nie będzie miał kto pacjenta leczyć, to nie będzie miał go kto rehabilitować, czy nie będzie miał nawet się to nim zająć. Państwo, przecież wszyscy o tym doskonale wiemy. Na medycynę kolejka stoi. To jest najbardziej popularny, w tej chwili najbardziej oblegany kierunek studiów, mimo wielkiego nic. Zawsze bym przeżył. Na pielęgniarstwo też, panie redaktorze. Na pielęgniarstwo również. Stanisław Maksymowicz. No, ale to też jest kierunek, z którego najwięcej ludzi emigruje, więc... Czyli uczą się i wyjeżdżają. Tak, ja myślę, że ten rok, który teraz mamy za sobą prawie, że który mamy przed sobą, no nie wiem, czy będzie przełomowy, ale na pewno oczekiwania w stosunku do rządu PiS-u były bardzo duże i one ciągle są bardzo duże i widać chociażby po działaniu państwa tutaj środowisk i myślę, że mamy taki moment przełomowy. Jeżeli teraz coś się nie stanie, to ta masa krytyczna będzie przekroczona i będzie już tylko naprawdę gorzej. To jest taka ostatnia chwila, żeby coś naprawdę... Chętnych do studiów medycznych istotnie jest wielu, ale już możliwości kształcenia i finansowania kształcenia przez uczelnie medyczne dużo bardziej ograniczone, a im dalej, tym gorzej. Niedawno kontaktował się ze mną młody rezydent z Krakowa, który powiedział, miejsc rezydenckich na specjalizację z dermatologii w Małopolsce, jedno miejsce. Więc, pan powie, co to jest rezydent, bo to już słyszymy swojego słysznika. No, rezydent to jest taki młody absolwent studiów medycznych, który uzyskuje prawo wykonywania zawodu i musi teraz, no jest na starcie tej drogi zawodowej, u progu specjalizacji. Przez kilka lat specjalizuje się w różnych dziedzinach, a to jest niezbędne, ponieważ no, postęp w naukach medycznych jest taki, że dzisiaj lekarz po medycynie to lekarz, który no, ma niewiele kompetencji w stosunku do specjalistów. Wobec tego to jest taka nieuchronna droga dla każdego absolwenta medycyny. Kilkuletnia droga zdobywania specjalizacji. No i są z tym różne problemy, więc naprawdę mamy niezwykle dużo problemów również z kształceniem i przeddyplomowym, i podyplomowym lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Czyli tutaj też jest korek, prawda? Powiem tak, czego nie dotkniemy w ochronie zdrowia, jakiegokolwiek obszaru, czy to będzie informatyzacja, czy opieka koordynowana, czy ta bezradność pacjenta w konfrontacji z systemem ochrony zdrowia, finansowanie, czego nie dotkniemy, wielki problem nierozwiązany od 20 kilku lat, no i aż rodzi się pytanie, czy chodzi o to w Polsce, by gonić króliczka, czy go złapać, bo może chodzi o to tylko, by gonić, ale w interesie nas wszystkich jest w końcu w sposób rzeczywisty, mądry i odpowiedzialny, a zarazem odważny, zacząć rozwiązywać problemy ochrony zdrowia, których całe tu zimy. Dlatego samorząd zawodowy, związek zawodowy od 2 lat przedstawiają całemu społeczeństwu różne kampanie społeczne, czy to była kampania Ostatni Dyżur, czy to była kampania Związku Zawodowego, nie pamiętam nazwy jako kampanii. Szanujmy zawód godność, gdzie pokazujemy, w jakich obszarach nas brakuje, dlaczego nas brakuje, pokazujemy rozwiązania. I tak naprawdę myślę, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, tylko należałoby posłuchać samorządu zawodowego, jednego czy drugiego, związków zawodowych, stowarzyszeń pacjenckich, zebrać nas wszystkich i z tego ułożyć strategię dla całej ochrony zdrowia. Bardzo mądre słowa, potrzebujemy dialogu. Bardzo mądre ale słowa. Ale może jeszcze dopowiem, tylko że wszyscy słuchają, naprawdę chcą słuchać. No tak, wszyscy słuchają, chcą słuchać. Może trzeba przekroczyć masę krytyczną gadania i zmusić i polityków, i publicystów do debatowania nad służbą zdrowia. Od tego wszystko się zaczyna. To była debata poranka. Sebastian Niżykowski, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Longina Kaczmarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Stanisław Maksymowicz, ekspert do spraw służby zdrowia, Klub Jagielloński, Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Mariusz Guński z pisma Służba Zdrowia. Dziękuję Państwu bardzo. Robert Walenciak. 5 minut zostało do godziny 4:00. Trwa festiwal filmowy w Gdyni. O tym, co dzieje się podczas Święta Polskiego Kina, Witold Bana. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gala Nagród PISF to wyjątkowo ważne wydarzenie dla osób, które na co dzień są mało znane, ale bez których kino w Polsce nie mogłoby funkcjonować. I tak w kategorii dyskusyjny klub filmowy zwyciężył DKF Megaron z Gorzowa Wielkopolskiego. Jego kierowniczka Iwona Bartyńska wyjaśniała, że Nagroda PISF jest ogromnym wyróżnieniem. Z tego względu, że DKF to trochę taka niszowa działka, to z jednej strony dostępność do tytułów filmowych jest większa, ale jakby trochę trudniej jest przyciągnąć nam widzów i tutaj trzeba się mocno nagimnastykować. Czym my przyciągamy naszych widzów? Przede wszystkim chyba atmosferą. Dajemy możliwość wymiany poglądów dla wszystkich. To nie musi być ktoś, kto jest bardzo mocno zorientowany w kinie, ale przede wszystkim musi być pasjonatem i musi chcieć oglądać filmy. W kategorii edukacja filmowa zwyciężył cykl spotkań filmowych dla obcokrajowców Polish Cinema for Beginners.
kierownik projektu Adam Kruk mówił, że dzięki prezentacji skarbów polskiego kina obcokrajowcy poznają również kulturę i historię naszego kraju. Edukacja jest kluczowa. Nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto nie widział chociażby Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy, może zrozumieć polską historię, polską kulturę, czy w ogóle historię polskiego filmu powojennego. Więc edukować przez film, myślę, że jest to bardzo dobra metoda. Chcemy pokazywać właśnie te starsze filmy, klasykę polskiego kina. I zawsze wybieramy też film, który mówi coś ważnego o nas, Polakach, podejmuje jakiś problem. Z kolei w kategorii książka o tematyce filmowej wyróżnienie otrzymała dwutomowa publikacja Historia polskiego filmu dokumentalnego. Nagrodę odebrała autorka pierwszego tomu, Małgorzata Hendrykowska. Bardzo się cieszę z tej nagrody, dlatego że myślę, że kino dokumentalne jest szalenie ważne w ogóle dla polskiej kinematografii. I że pozostaje w moim przekonaniu takim kinem trochę niedocenionym. Ważne jest to, że to jest książka nie tylko o kinie współczesnym, czy o tym kinie powojennym. Udało mi się tam zebrać wszystkie filmy dokumentalne, które zostały zrealizowane od XIX stulecia do roku 1944. ISF przyznał nagrody w 11 kategoriach, m.in. krajowym wydarzeniem filmowym uznano 12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Za najlepszego krytyka uznano została Małgorzata Sadowska. W kategorii audycja filmowa nominowany był program Fajny Film autorstwa Ryszarda Jaźmińskiego, który jest emitowany w programie trzecim Polskiego Radia. Ale festiwal w Gdyni to przede wszystkim filmy. Dziś m.in. widzowie będą mogli obejrzeć najnowsze dzieło Macieja Pieprzycy pod tytułem Jestem mordercą. To thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70., kiedy młody oficer milicji zostaje szefem grupy dochodzeniowej mającej złapać seryjnego mordercę kobiet. Ta sytuacja całkowicie odmienia jego życie. Reżyser wyjaśnia, że przede wszystkim chciał pokazać człowieka, który uległ pokusie zrobienia kariery za wszelką cenę. Na bohatera tego filmu nie wybrałem tak zwanej ofiary, tylko tego, kto prowadził śledztwo, tego, który szukał, który doprowadził do tragedii jakiejś tam. Ale także to jest film właściwie o człowieku, który jest jakby skonfrontowany zarówno z systemem, jak i ze swoimi wolnościami. Także mamy nacisk zewnętrzny, nacisk wewnętrzny. W rolę ambitnego milicjanta poszukującego seryjnego mordercy wcielił się Mirosław Haniszewski. Dla bohatera, który gram w tym filmie, stawka jest lepsze życie, przeniesienie się do innego mieszkania, awans, dochodzą do tego właśnie jakieś jego kompleksy i ambicje. To mi się wydawało szalenie pociągające i inspirujące. Już bardzo osobiście potraktowałem tę historię. Skłonił się w stronę tego, że to jest o kłamstwie, o dramacie, o człowieka, który nawet nie w tym momencie się przykleja do kłamstwa i zaczyna się osuwać. Z kolei Arkadiusz Jakubik zagrał człowieka, na którego padło podejrzenie o popełnienie morderstw i który staje się ofiarą ambitnego milicjanta. Trzeba było nieźle przetrzepać swoją głowę i zagrać na takich bardzo trudnych i granicowych nutach, żeby doprowadzić się do stanu, w którym moja postać próbuje popełnić samobójstwo. To są tego rodzaju ekstremalne przeżycia, że ciężko było się z tego wydobyć. Jestem mordercą, bierze udział w konkursie głównym festiwalu i podobnie jak 15 innych obrazów walczy o Złote Lwy. A widzowie festiwalu będą mogli dziś jeszcze zobaczyć m.in. film Ryszarda Bugajskiego Zaćma o bezlitosnej stalinowskiej zbrodniarce, pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa i Julii Prysygierowej, a także Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka, który nakreślił portret współczesnych 20-latków. Na pokazie specjalnym wyświetlony zostanie również film Smolensk. Jest godzina 4. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Polska nadal gotowa uczestniczyć w misjach pokojowych ONZ. Taką deklarację złożył na Forum Narodów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda. Mówił o konieczności większej liczby misji pokojowych. Sytuacja powoli dojrzewa do tego, żeby w ogóle aktywność Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o misje pokojowe, żeby ona się zwiększyła. Dzisiaj ona nie jest wielka i także i ja w rozmowie z panem sekretarzem generalnym Ban Ki-moonem mówiłem o tym, że Polska ma długą tradycję uczestnictwa w tych misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o misje pokojowe i że nadal jesteśmy gotowi w takich przedsięwzięciach aktywnie uczestniczyć. Prezydent Andrzej
Duda zakończył wizytę w Nowym Jorku. Przed odlotem do Warszawy odwiedził nowojorską giełdę i złożył kwiaty pod pomnikiem zamachu z 11 września. Podczas konferencji prasowej prezydent ocenił pobyt w Stanach Zjednoczonych jako udany. Rządowy projekt specustawy dotyczącej zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń jest po drugim czytaniu w Sejmie. To druga część regulacji zaproponowanych w tym zakresie przez resort rolnictwa. Obejmują one nowelizację 6 obowiązujących ustaw. Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski argumentuje, że szerokie działania władz w walce z wirusem ASF są nieuniknione. Wskazuje, że na terenach północno-wschodniej Polski zagrożenie występowania choroby wciąż jest wysokie. Ochrona przemieszczeń zwierząt, transportu zwierząt, bioasekuracja, czyli zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusów do gospodarstwa, to wszystko działa słabo, są luki i dlatego to trzeba uszczelnić. Jest sytuacja nadzwyczajna, w związku z tym właściwie wszyscy muszą też nadzwyczajne działania zaakceptować. Administracja, inspekcja weterynaryjna, ale również rolnicy. Specustawy popiera cała opozycja. Większość sejmowa chce przyjąć rządową specustawę dziś w przedpołudniowym bloku głosowań. O 8 rano zgłoszone po drugim czytaniu poprawki zaopiniuje Sejmowa Komisja Rolnictwa. W Polsce od nowego roku będzie działała nowa sprawna służba skarbowa, przekonuje minister finansów. Posłowie rozpoczęli pracę nad ustawą powołującą Krajową Administrację Skarbową. Projekt zakłada, że nowa instytucja zastąpi funkcjonujące obecnie służby celną i skarbową, a także urzędy kontroli skarbowej. Minister finansów Paweł Szałamacha przekonywał, że zmiany są konieczne z powodu ogromnej luki podatkowej, a także wysokich kosztów administracyjnych poboru danin. Teraz zadanie polegające na tym, żeby od 1 stycznia w Polsce powstała sprawna, kompetentna, dobrze wynagradzana służba skarbowa z prawdziwego zdarzenia, która w rezultacie spowoduje, że nie jeden sobie strategiczny obecnego rządu, czyli odbudowa dochodów własnych państwa polskiego, większe dochody podatkowe, będzie zrealizowane. Przeciwko zmianom protestują celnicy. Brytyjska policja bada kolejny przypadek motywowanej ksenofobią napaści na Polaków. Tym razem doszło do niej w Edynburgu, gdzie grupa nastolatków obrzuciła obelgami zamieszkałą tam od 10 lat polską rodzinę i zniszczyła ich samochód. Zniszczenie doszło podczas niedzielnego spaceru, kiedy 4-osobowa polska rodzina padła ofiarą węgielsk. Potem chuligani obrzucili jajkami ich samochód i rozcięli dach kabrioletu. Pani Mariana powiedziała, że dzwoniła 8-krotnie na policję, prosząc o interwencję, ale doczekała się wizyty funkcjonariuszy dopiero po 7 godzinach. Policja tłumaczy, że była to niedziela i miała do czynienia z wieloma bardziej pilnymi. Dziennik The Guardian przeprowadził ostatnią ankietę wśród ambasad państw Unii Europejskiej w Londynie i zebrał informacje o 60 ksenofobicznych zajściach od czasu unijnego referendum 23 czerwca. Nieco ponad połowa dotyczyła Polaków. W najgroźniejszym śmiertelnie pobito polskiego robotnika w Harlow. Wszystkie tego rodzaju ataki, również i ten najnowszy w Edynburgu, wydarzyły się w miejscowościach i dzielnicach nie cieszących się i tak dobrą reputacją. W Armley w Leeds, gdzie pobito ostatnio dwóch Polaków, policja notuje na przykład około 500 chuligańskich i kryminalnych zajść miesięcznie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Mińsku umówiono się co do wycofywania części wojsk z linii rozdziału sił w Donbasie. Poinformowała o tym ukraińska delegacja uczestnicząca w rozmowach trójstronnych grupy do spraw uregulowania konfliktu. Wycofanie ma dotyczyć 3 stref pilotażowych. W uzgodnieniach powiadomiła Daria Olifer, rzecznik byłego prezydenta Leonida Kuczmy, a obecnie ukraińskiego delegata w trójstronnej grupie. Według umowy ukraińskie wojsko i separatyści mają się wycofać z 3 stref na linii rozdziału sił. Jak podkreśliła Olifer, umowa ma charakter ramowy i sprzyjać ma deeskalacji napięcia oraz służyć temu, aby na linii rozdziału sił nie używano nawet broni strzeleckiej. Ponadto uzgodnienia przewidują pełne wykonanie poprzednich umów trójstronnej grupy dotyczących eskalacji konfliktu. Podane przez Ukraińców informacje potwierdził uczestniczący w mińskich rozmowach wysłannik OBWE Martin Sajdik. O planowanym wycofaniu sił z 3 stref pilotażowych w Donbasie mówili podczas zeszłotygodniowej wizyty na Ukrainie szefowie niemieckiej i francuskiej dyplomacji. Według ich słów miał to być element scenariusza uregulowania konfliktu. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Prognoza pogody.
czwartek na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże i miejscami, głównie jednak na wschodzie i północnym wschodzie kraju, słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13-15 stopni na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 18-19 na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 4. Od października w Warszawie zacznie działać Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która ma uszczelnić granice strefy Schengen. Ostatnie zostanie ona przekształcona z działającego już Frontexu, ale będzie miała znacznie szersze uprawnienia i większe fundusze. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu jest Dominika Podkańska z Instytutu Spraw Publicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy teraz o Unijnej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nowa, stara agencja unijna, tak chciałabym powiedzieć. Nowa, stara, bo powstaje z przekształcenia Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej. Bardzo długa nazwa. Ta nazwa się zmienia. Pytanie, co jeszcze? Zacznijmy od samego Frontexu i od tego, czy według Pani zmiany we Frontexie były konieczne. Tak, rzeczywiście jakby te uwarunkowania, w ramach których działał Frontex do tego momentu, rzeczywiście nie pozwalały mu skutecznie realizować zamierzonych działań. W związku z tym właśnie Unia podjęła decyzję o wprowadzeniu tego nowego narzędzia, ale nie zgodziłabym się tutaj z Pani stwierdzeniem, że jest to tak naprawdę instrument walki z napływem uchodźców, ale do tego pewnie wrócimy, zawsze idziemy. Bo tutaj się bardzo nie zgadzam z tym. Natomiast rzeczywiście Frontex, on miał pomagać w założeniu po prostu w zarządzaniu granicami zewnętrznymi. Tak naprawdę też chodziło o taką harmonizację kontroli granicznych w państwach europejskich. Miała być to tak naprawdę takie wsparcie, stworzenie wsparciem służbom granicznym. Tu chodziło o wsparcie i techniczne, i wsparcie w postaci na wiedzy specjalistycznej. Ale trzeba podkreślić, że Frontex nie posiadał ani swoich zasobów personelu operacyjnych, tak? Takiego personelu, który mógł od razu wspomóc dane państwo na granicy zewnętrznej, ani też nie posiadał własnego sprzętu, który mógł szybko skierować, no właśnie, aby pomóc funkcjonariuszom Straży Granicznej. Mógł tylko liczyć na wsparcie danych państw członkowskich i właśnie korzystać to ze sprzętu danego państwa członkowskiego. Czyli tak naprawdę była to tylko rola koordynacji. Tak, koordynacji, a nie realnej pomocy w zarządzaniu granicami. Jeżeli chodzi o słabości Frontexu, można podsumować to w ten sposób, że była to bardziej praca analityczna, nie było działań i to poniekąd spowodowało to zaskoczenie. Kiedy rozpoczęła się fala migracyjna, tak można o tym mówić? Tak, rzeczywiście, chociaż ta praca analityczna jest bardzo ważna i cały czas jakby tutaj... ona musi być obecna. Tak, ona musi być obecna i cały czas ta ocena ryzyka będzie prowadzona przez nową Straż Graniczną i Przybrzeżną. Natomiast właśnie brakowało zasobów i też brakowało takiego wyraźnego mandatu Frontexowi do prowadzenia tych działań ratunkowych i po prostu operacyjnych właśnie na Morzu Śródziemnym. To było po prostu bardzo niedopowiedziane. A gdyby Frontex był silniejszy, według Pani ten kryzys migracyjny, szlaki migracyjne, to wszystko wyglądałoby inaczej? Słowo silniejsze też trzeba tutaj... Mam na myśli chociażby te kompetencje, o których Pani wspomniała. Tak, rzeczywiście to gdyby ta agencja miała zdolności operacyjne, czego jakby do tej pory nie miała, mogłaby wspomóc państwa jakby w uporządkowaniu tej sytuacji z napływem osób. I tutaj trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie chodziłoby o to, że Frontex by po prostu powstrzymał, tak, zawrócił wszystkie łodzie, powstrzymał napływ, tylko uregulował, tak? Pozwolił na rejestrację każdej osoby docierającej do wybrzeży, pobieranie odciski palców i mogłoby to pozwolić na procedowanie w taki sposób, jaki wyznaczają regulacje dotyczące przyjmowania uchodźców i weryfikacji statusu, bo to, co się zadziało tak naprawdę w przeciągu ostatnich 2 lat, to był totalny chaos, tak? Dobrze wiemy, że
według regulacji dublińskich, to w tym pierwszym państwie, które przekroczy osoba starająca się o azyl, ona powinna złożyć właśnie wniosek o jedną z form ochrony międzynarodowej i tam poczekać na decyzję w swojej sprawie. Doskonale wiemy, że to się nie działo, osoby przepływały dalej do kolejnych państw. Wiemy też, że nie wszystkie osoby, które dotarły do brzegów Europy, przeszły tą weryfikację, tak? chociażby zostawiły odciski palców, tak? Pozwolimy na to, żeby były zarejestrowane w tej bazie. Więc wydaje mi się, że Frontex, gdyby był silniejszy, to powinien pomóc właśnie w regulacji i w zarządzaniu osobami, które przypływają. Słyszeliśmy, że tam, gdzie ten kryzys migracyjny, fala migracyjna docierała, obserwatorzy, tak to było nazwane, Frontexu, byli na miejscu, co oni de facto robili, skoro tych narzędzi operacyjnych nie było. No właśnie, oni prowadzili tą działalność taką analityczną, no bo to było jakby w kompetencjach agencji. Oczywiście były też organizowane takie akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym, trzeba tutaj to podkreślić. Natomiast też szereg organizacji aktywistycznych też podkreślało, że do końca nie wiemy, na czym polegały te akcje ratunkowe, czy one polegały na odsyłaniu statków, czy na prawdziwych akcjach ratunkowych, tak żeby dostarczyć właśnie te osoby bezpiecznie do brzegu. Natomiast tutaj tą rolę taką ważną Frontex miał, jeżeli chodzi o działania analityczne, obserwacje obecnej sytuacji i publikowanie raportów, chociaż sytuacja była tak dynamiczna, Europa nie była na to przygotowana, więc też te dane spływały po jakimś dopiero czasie. Dlatego też jakby mówiąc o tych takich agencjach unijnych, nie możemy zapominać, jak ważne jest przygotowanie każdego państwa, tak, które właśnie leży na granicy Unii Europejskiej, bo to państwo odpowiada według obecnych regulacji za przyjęcie osób, które się starają o azyl. I teraz Frontex ulega przekształceniom, Unijna Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jak zmieniają się zatem kompetencje? No przede wszystkim właśnie tutaj zadanie będzie na zapewnienie tych unijnych standardów w zarządzaniu granicami zewnętrznymi i nie będzie to tylko obserwacja i właśnie ocena tego ryzyka, chociaż to też będzie prowadzone, ale też reagowanie na problemy. I tutaj do dyspozycji agencji będzie na ten moment, mówi się o liczbie 1500 funkcjonariuszy, oraz agencja będzie mogła po prostu dokonywać zakupu sprzętu własnego. Oczywiście też będzie mogła korzystać w swoich działaniach operacyjnych ze sprzętu krajów Unii Europejskiej. Co także jest bardzo istotne i to jest jakby działanie nowej agencji w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi, też funkcjonariusze będą przetwarzać dane osobowe osób, które są podejrzane o zaangażowanie w działania terrorystyczne. No i też, co bardzo istotne, agencja będzie zaangażowana w proces, w akcje powrotowe, tak? Czyli w odsyłanie osób, które nie przeszły tej weryfikacji, nie uzyskały statusu uchodźcy czy też innej formy ochrony międzynarodowej do swojego kraju pochodzenia. A patrząc na to, jak wygląda dziś sytuacja związana z kryzysem migracyjnym, tych 1500 pograniczników, to pani zdaniem zaplecze wystarczające, czy to jest dopiero początek budowania całego szerokiego zaplecza tej instytucji? Oczywiście to jest liczba bardzo mała. Widzimy przecież, jaka jest skala migracji do Europy w obecnym momencie. Tak samo w 2015 roku granice Unii Europejskiej przekroczyło 1,5 miliona osób, więc to jest skala bardzo, bardzo duża. Natomiast zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Jakby myślenie jest pewnie takie, żeby tą agencję rozszerzać, jakby zasób tej właśnie zasoby ludzkie. Natomiast nie możemy zapominać o odpowiedzialności każdego państwa w tym zakresie, więc oczywiście w świecie idealnym powinno być tak, że nowa agencja, Straż Graniczna i Przybrzeżna współpracuje ściśle z organami na terenie danego państwa członkowskiego, no bo to państwo członkowskie po prostu posiada i większe zasoby, jeżeli właśnie chodzi o Straż Graniczną, no i to też jest odpowiedzialność tak naprawdę za to, co leży po stronie państw członkowskich. To teraz powiedzmy o celu. Wspomniała pani, że walka z napływem migrantów to nie jest to sformułowanie, którego powinniśmy używać. Jeżeli chodzi o sam cel tych przekształceń, nowych regulacji, nowych uprawnień, to wszystko jest gdzieś zmieszane w tym dyskursie, który prowadzimy. Co jest najważniejsze według pani? Na co kłaść akcent? Co tak de facto powinniśmy wynieść z tego przekształcenia i z tych nowych uprawnień, jakich nabywa ta unijna agencja? Jeżeli chodzi o taki dyskurs
politycznym, to myślę, że to, co powinniśmy wynieść, to jakby odejście od słów walka z i ochrona granic w kierunku zarządzania, tak, lepszego zarządzania granicami, bo to, z czym Europa sobie nie poradziła w trakcie kryzysu migracyjnego, to właśnie było zarządzanie granicami. I tak jak wspomniałam, to jakby tu chodziłoby o to, żeby w sposób sprawny móc jakby patrolować granice i wspierać państwa członkowskie, które są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków o status uchodźcy, wspierać je właśnie w przepływie osób do hotspotów, chociażby tam, gdzie te osoby mogą się zarejestrować, właściwie muszą i zostawić odciski palców i tam, gdzie też mogą złożyć właśnie wniosek o status uchodźcy. Także tutaj chodzi o tak naprawdę większe zarządzanie osobami, które docierają. A dlaczego ten akcent, nawet to nazewnictwo jest tak ważne w tej debacie, którą prowadzimy? Bo ja też często obserwuję, czytając różne wypowiedzi medialne naszych polityków, że często mówimy o ochronie granic i Polski, tak, i Unii Europejskiej, znaczy politycy tak, takie opinie wyrażają, zamiast tak, budowania wspólnej polityki azylowej, tak, wspólnej polityki integracyjnej w kierunku właśnie uchodźców. No bo to nie chodzi o to, żeby zamknąć się totalnie, tak? Agencja nie ma za zadanie chronić granicy, żeby nikt nie przekroczył, bo jako Polska, takiego państwa, które podpisało konwencję, ratyfikowało konwencję genewską, jesteśmy odpowiedzialni za przyjmowanie osób, które uciekają przed prześladowaniami czy też wojną. Także tutaj chodzi jakby po prostu o usprawnienie zarządzania tego granicami, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji niekontrolowanego przepływu osób między krajami, osób, które często nawet nie były po prostu zweryfikowane, tak? Nie czekały nas decyzje w tym pierwszym kraju Unii Europejskiej. A według pani pozycja Polski, zadanie dla Polski jest o tyle poważne, że my jesteśmy jednym z nielicznych krajów Unii odpowiedzialnych za tak długą granicę zewnętrzną. Zastanawiam się, na ile ta odpowiedzialność rośnie wraz z tymi kilometrami granic. No ona oczywiście rośnie i ona jest bardzo znowu błędnie rozumiana mam wrażenie przez naszych polityków, naszych rządzących, bo no właśnie znowu wrócę do tego. To oczywiście chodzi o właśnie przyjmowanie osób i weryfikację, czy te osoby spełniają kryteria pozwalające na uzyskanie statusu uchodźcy, a nie na zamykanie granic i niepozwalanie składania wniosku o status uchodźcy. A niestety, tak jak komunikują organizacje pozarządowe, też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, na naszej granicy właśnie wschodniej dochodzi do takich sytuacji, że osoby starające się o azyl nie mogą fizycznie złożyć wniosku, tak? Ponieważ Straż Graniczna po prostu mówi, że to jest po prostu bardzo niezgodne z prawem tak naprawdę. Odmawia złożenia wniosku, a tak naprawdę to nie jest rolą Straży Granicznej decydowanie, czy ktoś jakby spełnia te kryteria uzyskania statusu uchodźczy, czy też innej formy ochrony międzynarodowej, a Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Także dziś teraz patrzymy na tę ochronę granic jako na zamknięcie granic, a nie na jakby zarządzanie granicami. A patrząc na to, co się dzieje na południu Europy, no tam tych osób przybywa w tysiącach. Zatem ta kolejka, weryfikacja, to wszystko trwa i ci ludzie są tam na miejscu. Jak te, można powiedzieć, korki odblokować, jak sprawić, żeby to było, przebiegało naprawdę dobrze, w miarę szybko, no bo ci ludzie też czekają. Tak, rzeczywiście to tutaj chodzi o zarządzanie procesem właśnie przyjmowania wniosków i weryfikacji i tak naprawdę tutaj jest duża rola we wsparciu państw, które są pod największą presją migracyjną, tak, czyli Włoch, Grecji, w wsparciu i finansowym, i kadrowym, żeby te hotspoty, tak, te centra właśnie funkcjonowały jak najlepiej. Natomiast rzeczywiście żadne z tych państw nie mogło się dać rady. Dlaczego na południu Europy tworzą się takie kolejki dotyczące rejestracji imigrantów? Jak to wygląda? Rzeczywiście czasami jak analizujemy tę sytuację obecną, która jest trudna właśnie na południowych granicach Unii Europejskiej, zapominamy już o refleksji o tym, jakby co doprowadziło do takiego skali migracji i do takiego kryzysu. I nie powinniśmy zapominać o tym, że jakby ta sytuacja jest efektem zaniechań, po części jest efektem zaniechań całej wspólnoty europejskiej, braku reakcji na kryzys wojenny, uchodźczy, to znaczy braku legalnych dróg, tak zwanych legalnych dróg migracji, to znaczy legalnych dróg, w ramach których osoba uciekająca przed prześladowaniami czy przed wojną może się starać o azyl w Europie. Wiemy dobrze, że takie mechanizmy funkcjonują, to są te mechanizmy przesiedleń,
tak zwanych i niektóre państwa europejskie przez już od wielu lat jakby w ramach tego mechanizmu z terenów, z obozów uchodźczych zlokalizowanych na terenach właśnie objętych konfliktem wojennym właśnie poprzez weryfikację tam na miejscu przyjmują osoby i ten system działa sprawnie. Tak, no na przykład Holandia też w ramach takiego systemu przyjmowała uchodźców. On jest oczywiście nadzorowany też przez UNHCR, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Spraw Uchodźców. I ten sam mechanizm, jak to robić, jak weryfikować jeszcze na miejscu osoby, które są w największej potrzebie i które rzeczywiście spełniają te przesłanki do otrzymania przez uchodźców, jak można je tak naprawdę uratować i w ten sposób je przyjąć w Europie. Ale to się nie zadziało, tak? Europa tak naprawdę jest, jak to cała wspólnota europejska patrzyła z rozłożonymi rękami na to, co się dzieje i ta tragedia na Morzu Śródziemnym, jakby ten bardzo zwiększony biznes przemytniczy jest właśnie efektem braku podjęcia odpowiednich działań. Skoro mówimy o samej Unii Europejskiej i o decyzjach, jakie zapadły, wspominałyśmy o tym, że kraje członkowskie zachowują pewną suwerenność w ochronie swoich granic. No właśnie, pytanie o tę suwerenność i o interwencję, kiedy któreś z państw z kryzysem migracyjnym sobie nie radzi. Jak to będzie wyglądać? Tak, te kompetencje Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej tutaj ulegają zmianie, w sensie będą bardzo, bardzo znaczące w tej kwestii. To znaczy, no, jeżeli dane państwo właśnie będzie pod dużą presją migracyjną i zwróci się o pomoc, to w ciągu 5 dni ustaleń między agencją a danym państwem członkowskim będą na miejsce przesłani właśnie korpus funkcjonariuszy nowej agencji. Natomiast sytuacja się komplikuje, jeżeli państwo nie będzie chciało współpracować z agencją, to znaczy nie będzie widziało podstaw dla jakiejkolwiek interwencji na terenie swojego kraju, czy też w ogóle nie wdroży, nie zastosuje się do takich zaleceń naprawczych wystosowanych przez agencję, wtedy no właśnie to sama Rada Unii Europejskiej, tak, czyli rządy państw Unii Europejskiej będą mogły przegłosować właśnie podjęcie interwencji i rozmieszczenie korpusu Europejskiej Straży Granicznej Przybrzeżnej w tym państwie, które przeżywa te problemy. Będzie się też tak działo, no właśnie jeżeli ta sytuacja, te napięcia w danym państwie członkowskim, one zagrożą funkcjonowaniu strefy Schengen. I też państwa, inne państwa Unii Europejskiej mogą podjąć w obliczu takiej sytuacji, czyli braku tej współpracy, braku reakcji, mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu kontroli wewnątrz unijnych. No, rozumie pani kontrowersje dotyczące tego zapisu, no bo tutaj mówimy, to słowo interwencja jest niezwykle mocne, wymowne. To, że nie było jednomyślności w Unii na ten temat, chyba nie dziwi. Tak, to też i sami politycy, i wiele mediów, również Financial Times ostatnio komentował, że jest to właśnie oddanie suwerenności tak naprawdę, to jakby wprowadzenie takiej możliwości, że ta interwencja, to rozmieszczenie korpusu się odbywa poza decyzją danego państwa, ale trzeba sobie cały czas jakby wracać do tego, dlaczego została powołana ta agencja. Ona była powołana po to, żeby wspierać i pomagać właśnie w zarządzaniu granicami, więc tak naprawdę trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy dane państwo nie chciałoby tej pomocy uzyskać, bo ta pomoc by się na przykład bardzo przydała w sytuacji Włoch i Grecji, ale nie było takich, zarówno dużo biurokracji, nie było szybko decyzji, jak te państwa wspomóc. A jak ważna jest precyzyjność takich przepisów? Chodzi mi tutaj o jasną decyzję. Kiedy mówimy już o sytuacji, która wymknęła się spod kontroli i wymaga interwencji, a kiedy jest ten punkt graniczny, kiedy jeszcze czekamy i negocjujemy. Tak, rzeczywiście to musi być dokładnie rozpisane. Natomiast jakby rozumienie chyba jest takie, że na początku rzeczywiście zawsze agencja, straż będzie prowadziła takie działanie analityczne, tak? Będzie oceniało ryzyko na danym odcinku granicy i będzie kontaktowało się z agencjami. Właśnie jak mówię o tej współpracy, ta współpraca bieżąca z danym państwem członkowskim, z agencjami odpowiedzialnymi w tym państwie za ochronę granicy jest bardzo ważna, bo Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna w założeniu ma wysyłać na początku takie zalecenia właśnie naprawcze, co powinno państwo samo
zrobić w danej sytuacji, żeby właśnie działania na granicy uregulować i tę sytuację, te napięcia uspokoić. I rozumiem, że decyzja o rozmieszczeniu tego korpusu będzie jakby etapem kolejnym tak naprawdę. A jak ocenia Pani szybkość działania samej Unii Europejskiej w kontekście powołania tej Unijnej Agencji Straży Granicznej Przybrzeżnej? To się zadziało szybko? To wymogła to sytuacja, z jaką Europa się zetknęła? Tak możemy to traktować? To były takie komentarze właśnie, że bo jakby od tak dłuższego czasu już koncepcja funkcjonowania tej Straży Granicznej Przybrzeżnej jest dyskutowana i że sama koncepcja się pojawiła szybko i że była tak naprawdę jakby gdzieś zarysowana bez pogłębionej konsultacji, bez zastanowienia, ale tak naprawdę niestety ostatnie działania Unii Europejskiej mają taki charakter albo bardzo szybkich, podejmowanych bez konsultacji, albo z drugiej strony, tak jak w przypadku właśnie kwestii relokacji, przesiedleń, przeciągające się tak naprawdę. I jeszcze bym chciała wrócić do tego tematu ciężkości w dyskursie publicznym, bo to bardzo widać na poziomie jakby naszej dyskursu politycznego w Polsce, ale także na poziomie dyskursu unijnego. Teraz w przekazach jakby z Komisji Europejskiej widzimy, że dyskutuje się właśnie już nie o relokacjach tak bardzo, jak właśnie o ochronie granic. I tutaj był ten punkt ciężkości. Ale to są tylko słowa? Czy to przekłada się na przepisy i konkretne działania później może się przełożyć? Znaczy mam nadzieję, że się przełoży i bardzo bym nie chciała, żeby ta dyskusja właśnie skoncentrowana wokół Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, ona była pokazywana jako jedyne narzędzie jakby przeciwdziałania kryzysowi i po to, żeby wyjść z kryzysu migracyjnego, bo chciałam zauważyć, że sam przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział, jakby on też widzi tą europejską straż w kwestii ochrony granic jako jeden z elementów. I powiedział właśnie, że wspólna polityka azylowa dotycząca uchodźców wymaga również wzmożonych i też wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia granic. Także na początku, myślę, że już teraz po opracowaniu tej koncepcji, tej straży, powinniśmy wrócić do tematu, w jaki sposób kształtować europejską politykę azylową, politykę też integracji uchodźców, którzy już są uznanymi uchodźcami, mieszkają tutaj, niż koncentrować się tylko na ochronie granic, bo takie stanowisko właśnie prezentuje minister spraw wewnętrznych i administracji, mówiąc, że zamiast relokacji oni tak, Polska proponuje uszczelnienie granic. Wskazuje też na to, że taki model z powodzeniem stosuje od kilku lat Australia. Tylko no nie zapominajmy już, oprócz tego, że możemy dyskutować, jakie warunki, czy prawa człowieka są przestrzegane w tych obozach, gdzie czekają osoby na wydanie właśnie decyzji w swojej sprawie w Australii, na Nauru, na wyspie Nauru i Manus, ale prawdą jest, że Australia cały czas przyjmuje uchodźców. Tak w zeszłym roku kilkanaście tysięcy uchodźców z terenów objętym konfliktem w Syrii zostało właśnie przyjętych w Australii. Więc jakby powoływanie się na przykład australijski przez naszych rządzących nie do końca jest, mam wrażenie, przemyślane, bo pamiętajmy, że Australia cały czas czuje tę odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Pani mówi wspólna polityka azylowa w kontekście Unii, to oznacza de facto połączenie interesów często trudnych do pogodzenia 27, w zależności od sytuacji, czy mówimy o Wielkiej Brytanii, interesów 27 państw. Tak, rzeczywiście, bo to też jest, niestety mamy trudny moment na dokonywanie takich wielkich przekształceń polityk w danym zakresie w Unii Europejskiej, bo Unia cały czas szuka swojej drogi po Brexicie. Do głosu coraz bardziej dochodzą różne partie prawicowe i ugrupowania. No, więc to będzie trudne, żeby tę wspólną politykę azylową zreformować, no ale tak naprawdę to jest ten moment. Nie powinniśmy czekać, bo nie wiadomo tak naprawdę, jakie konflikty mogą wybuchnąć. I oby Unijna Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej była pierwszym krokiem do tworzenia tej polityki startowej. Nie jedynym. Zostawimy naszych słuchaczy. Dominika Podkańska z Instytutu Spraw Publicznych była z nami. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Jeski sam przedziera się, zagrywa do daszka. Nie strata na Zegniecie. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. Nie! Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej po
pudełki! Dalej do przodu! Popychajcie równo, rytmicznie, wstępem! Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Autopromocja. Jest w 4:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. Amerykańscy inwestorzy zadowoleni z Polski, mówi prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się m.in. z przedstawicielami koncernów, które już u nas zainwestowały. Andrzej Duda mówi, że przedstawiciele wielkiego biznesu chwalili naszych rodaków. Inwestorzy dobrze się czują w Polsce, bardzo chwalili generalnie Polaków jako tych, z którymi współpracują. Podkreślali to nawet z uśmiechem, że kiedy przyjechali do Polski na początku, to im się wydawało, że te firmy będą działały w Polsce po amerykańsku. No mówią, no niestety, życie zweryfikowało, okazało się, że żeby dobrze funkcjonować, trzeba uwzględnić lokalne warunki, tradycje, obyczaje. Amerykański wielki biznes zapowiedział też kolejne inwestycje w Polsce, mówił prezydent Duda. Zapytali także swoich polskich współpracowników, a przede wszystkim mówili, że chcą dalej inwestować w Polskę, że chcą rozwijać swoje przedsięwzięcia gospodarcze w naszym kraju, do czego oczywiście ja ich także zachęcałem. Poza spotkaniem z przedstawicielami koncernów Andrzej Duda rozmawiał w Stanach Zjednoczonych również z Amerykańską Izbą Handlu. Czarny Marsz Milczenia przejdzie dziś sprzed Ministerstwa Energii na warszawskim placu Trzech Krzyży przed kancelarię premiera w Alejach Ujazdowskich. Przeciwnicy budowy nad dachami swoich domów linii energetycznej tym razem zablokują stolicę. Przyniosą 11 trumien, z których każda będzie symbolizowała jedną z gmin, nad którą ma przebiegać linia wysokiego napięcia, mówią protestujący. Wyklęska dla tej gminy. 11 km przez piękną gminę o pięknych walorach krajobrazowych, o walorach przyrodniczych, gdzie jest bogata fauna i flora, gdzie ludzie się sprowadzili po to, żeby mieszkać w ciszy i spokoju. My nie chcemy tego robić. My nie chcemy wychodzić na ulicę. Nikt tego nie chce robić, ale nas do tego zmuszają. Ludzie zostali zmanipulowani, oszukani.